Drodzy bracia i siostry, czasami chrześcijanie zastanawiają się nad tym, co jest wolą Bożą. Kiedyś słyszałem o takim przypadku, że pewna siostra stanu wolnego podeszła do jednego brata stanu wolnego i powiedziała: wiesz bracie, Bóg mi objawił swoją wolę, że ty masz zostać moim mężem. Wtedy ten brat powiedział: wiesz co, ja tak woli Bożej akurat nie odbieram jak ty. Ale wola Boża jest ważną rzeczą w naszym życiu. I czasami niektórzy chrześcijanie tracą sporo czasu na rozeznawanie woli Bożej, a tymczasem niektóre rzeczy są wprost podane w Słowie Bożym Biblii jako wola Boża względem nas. Na przykład pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, werset 3 wyjaśnia, jaka jest wola Boża względem wszystkich nas. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, werset 3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Wolą Bożą względem nas jest uświęcenie. Czym jest uświęcenie? Jakie są jego etapy? Czy w tym życiu możemy całkowicie przestać grzeszyć? I jaką rolę w uświęceniu odgrywa Bóg, a jaką człowiek? I dzisiaj będziemy chcieli sobie tematycznie omówić Pismo Święte, nie z jednego fragmentu, ale z wielu, żeby dobrze przyjrzeć się tematowi uświęcenia, ważnemu etapowi w naszym życiu chrześcijańskim. Musimy powiedzieć sobie, że zbawienie odgrywa się w trzech czasach. Zbawienie jest przeszłe, kiedy zostaliśmy uwolnieni spod władzy grzechu i spod potępienia za grzech. To już się dokonało u wszystkich nawróconych. W teraźniejszości zbawienie się dokonuje, kiedy jesteśmy uwalniani od mocy grzechu, a w przyszłości zbawienie się dokona, kiedy zostaniemy uwolnieni od samej obecności grzechu, także w naszym życiu w ogóle ten grzech nie będzie obecny. Czym zatem jest uświęcenie, które dokonuje się w teraźniejszości? Uświęcenie jest progresywnym, czyli inaczej postępującym naprzód dziełem Boga i człowieka, dzięki któremu w naszym codziennym życiu jesteśmy coraz bardziej wolni od grzechu i podobni do Chrystusa. Powtórzmy tę definicję. Uświęcenie jest postępującym naprzód dziełem Boga i człowieka, dzięki któremu w naszym codziennym życiu jesteśmy coraz bardziej wolni od grzechu i podobni do Chrystusa. Taki jest sens uświęcenia. I są trzy etapy uświęcenia. Po pierwsze, uświęcenie ma swój początek w duchowym odrodzeniu, które przechodzi każdy człowiek, który staje się dzieckiem Bożym. W liście do Tytusa, 3 rozdziale, wersecie 5 czytamy, Tytusa, 3 rozdział, werset 5, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Czyli w odrodzeniu zostajemy uratowani z naszego grzesznego stanu i nie dzieje się to dzięki jakimś przeszłym dobrym uczynkom, ale dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu zmiłowaniu, na które nie zasłużyliśmy. To jest Boży cudowny, niezasłużony dar. I dzięki duchowemu odrodzeniu, nowemu narodzeniu, które jest dziełem Bożym, grzech przestaje nad nami panować i w miejsce poprzedniej miłości do grzechu pojawia się u nas nienawiść do niego. I zaczynamy, tak jak kiedyś grzech był naszym przyjacielem i byliśmy z nim za pan brat przed nawróceniem, tak po nawróceniu grzech jest naszą największą plagą, jest naszym największym smutkiem i jest naszym wrogiem, z którym zmagamy się aż do końca naszych dni. I list do Rzymian przytoczę według toruńskiego przekładu Nowego Przymierza, 6 rozdział, 11-14 werset, wskazuje nam na taką przemianę, która już jest naszym udziałem w chwili nawrócenia. List do Rzymian, 6 rozdział, 11-14 werset. Tak też i wy zaliczajcie siebie samych do prawdziwie umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I werset 14, bowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod prawem, ale pod łaską. Czyli jeśli chodzi o osoby nawrócone,
mają już siebie uważać za umarłe dla grzechu. Co to oznacza? Że zmieniła się ich relacja z grzechem. Kiedyś były żywe dla grzechu. Grzech mógł w nich swobodnie operować, mógł nad nimi panować. Byli zniewoleni grzechem ci ludzie. Teraz są w stanie go przełamywać, pokonywać i grzech nie powinien nad nimi panować, ponieważ żyją nie pod prawem, ale pod łaską. Jednocześnie dzięki mocy Ducha Świętego i życia Chrystusowego w nas potrafimy walczyć z grzechem i pokonywać go. O tym mówi także ten 6 rozdział listu do Rzymian, wersety 12, 13 oraz 18 i 19. List do Rzymian, 6 rozdział, 12, 13 oraz 18 i 19 werset. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Oraz 18 i 19. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. A ściślejsze tłumaczenie będzie ku uświęceniu. Tak więc widzimy, że życie Chrystusa w nas, udzielane przez Ducha Świętego, daje nam taką moc, o ile się jej świadomie poddajemy, że jesteśmy w stanie być wolni od grzechu, nie być zniewoleni nim, a jeśli zdarzają się upadki, jesteśmy w stanie to przełamywać i oddawać nasze członki nie na służbę nieprawości, ale sprawiedliwości ku uświęceniu. Czyli to jest ten wstępny etap w odrodzeniu. W odrodzeniu zostajemy uwolnieni od przekleństwa grzechu, od potępienia za grzech, i grzech nad nami już nie panuje, jesteśmy pod łaską. Przechodzimy ze stanu grzechu do stanu łaski. To jest cudowny dar Boży i nie wiem, czy wszyscy tu są na tej sali nawróceni, ale jeśli ktoś jeszcze stwierdza, że jest przyjacielem grzechu, że grzech go zniewala, to jest dobra nowina dla ciebie, przyjacielu. W Chrystusie może stać się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Przyjmij go wiarą. Przyjmij Jego doskonałe zasługi dokonane na krzyżu. One są w stanie zgładzić twój grzech i pojednać cię z Bogiem. Dotyczy to również dzieci wychowanych w rodzinach chrześcijańskich, które jeszcze nie powierzyły swojego życia Bogu. A teraz drugi etap uświęcenia. Uświęcenie nasila się w ciągu całego naszego życia, przynajmniej tak być powinno, choć to nie oznacza, że nie ma potknięć, nie ma załamań, nie ma czasami upadków. Czasami nawet zdarza się, że chrześcijanin może stać się synem marnotrawnym na jakiś czas, załamać się duchowo, osłabnąć duchowo, a potem duchowe zdrowie odzyskać. My radujemy się bardzo z jednego brata z naszego zboru, który bardzo osłabł duchowo, popadł w grzech, prowadził nieuczciwe interesy, żył w ogóle w grzechu, daleko w świecie, ale później Bóg go bardzo dotknął swoim słowem, brat pokutował i wrócił, jest dzisiaj w stanie łaski. Po prostu Bóg go odnowił jako syna marnotrawnego, że już teraz jest znowu pełnoprawnym dzieckiem Bożym w Kościele. Czasami zdarza się coś takiego, że chrześcijanin może zaniedbać swoje zbawienie i upaść, ale generalnie normalnym takim biegiem życia chrześcijanina jest wzrost w uświęceniu, wzrost w łasce. I uświęcenie jest pewnym procesem, dążeniem do doskonałości. Czasami zdarzają się skrajne wspólnoty chrześcijańskie, które odrodzenie już traktują jak uświęcenie. Domagają się nie wiadomo czego od początkujących chrześcijan, zapominając, że to dopiero początek życia Bożego jest w nich i dopiero oni się rozwijają. I apostoł Paweł, tak wielki mąż Boży, któremu Bóg dał poznać wielkie tajemnice, obdarzył go cudownymi darami, sam nie uważał, że dobiegł do celu. Sam uważał, że ma wiele jeszcze do zrobienia. I w liście do Filipian, 3 rozdziale od 12 do 14 wersetu, opisuje swoje życie, jak ono przebiega, życie chrześcijańskie. List do Filipian, 3 rozdział od 12 do 14 wersetu. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię.
zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. On nie uważał, że już za życia jest doskonały ten apostoł, że już osiągnął cel, że jakby miał bilet do nieba w kieszeni. On nie wychodził z tego założenia. On zmierzał do tego celu i starał się nie wracać do tego, co było przed nim. W innym liście nazwał takie działanie wracaniem do rzeczy słabych i nędznych. Był świadom swojej przeszłości, grzesznej przeszłości, okropnej przeszłości, bo był największym wrogiem Kościoła w pierwszym wieku i miał krew na rękach, ale jednak nie chciał do tego wracać. Stawiał przed sobą cel, zmierzał do spotkania z Jezusem Chrystusem, do nagrody wysokiego powołania w górze. W podobieństwie do Chrystusa, drodzy, wzrastamy stopniowo. Drugi list do Koryntian sugeruje, że dzieje się to od mniejszej chwały do większej chwały. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, werset 18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. A zatem w mocy Ducha Bożego jesteśmy w stanie od mniejszej chwały wzrastać ku większej chwale. Zmieniać się na lepsze, wyzbywać się jakichś cech niedojrzałości, jakichś słabości, jakichś nawyków, to wymaga pracy. I trzeba tu powiedzieć, że to jest pewna współpraca, to nie jest tak, że tylko Bóg coś czyni. O tym jeszcze będziemy mówić. W każdym razie od wytrwania w uświęceniu zależy bezpośrednio nasze ostateczne zbawienie. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 14, nie pozostawia co do tego żadnych złudzeń. Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Zatem jest to bardzo ważny proces, który zachodzi w życiu naszym i to jest właśnie ten drugi etap uświęcenia, które odbywa się w ciągu całego życia chrześcijanina. Ja się zgadzam, że nieraz ponosimy w tym zakresie porażki. Nieraz mamy gorsze okresy życia duchowego. Czasami chorujemy duchowo, ale generalnie nie powinniśmy tego uważać za coś normalnego, a raczej dźwigać się z upadku i iść dalej, wzrastać, pokutować, wyznawać nasz grzech i iść naprzód. I trzeci etap uświęcenia. Trzeci etap uświęcenia polega na tym, że uświęcenie naszych dusz lub duchów, czyli wewnętrznego tego człowieka, skończy się po śmierci, a naszych ciał po powrocie Pana i powszechnym zmartwychwstaniu. Mamy otwarty list do Hebrajczyków, 12 rozdział i przeczytajmy 22 i 23 werset. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Zauważmy, drodzy, że jest tu mowa o duchach sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Słowo ludzi jest dodane przez tłumacza listu do Hebrajczyków, bo w tekście greckim nie ma słowa ludzie. A zatem są duchy jakieś w niebie, które doszły do doskonałości. Nie są to aniołowie, ponieważ czytamy o aniołach w poprzednim wersecie, że jest niezliczona rzesza aniołów. Poza tym aniołowie nie muszą dochodzić do doskonałości. Są to zmarli, święci, zmarli wierzący ludzie epoki starego, głównie przymierza wtedy, kiedy to było pisane, ale też nowego, którzy już doszli do doskonałości w swoich duchach lub duszach. Ale nie jest to stan normalny, jest to stan przejściowy, bo ostateczny stan to jest cały człowiek zbawiony w ciele i w swoim duchu czy duszy, o czym mówi o zbawieniu ciała list do Filipian, 3 rozdział, 20 i 21 werset. Wtedy dopełni się dopiero uświęcenie, kiedy będziemy w ciałach zmartwychwstałych, w ciałach chwalebnych. Oczywiście ci, którzy dożyją powrotu Chrystusa, w ogóle nie będą musieli zmartwychwstawać, będą przemienieni w chwalebne ciała, natomiast zmarli powstaną także w chwalebnych ciałach. List do Filipian, 3 rozdział, 20 i 21 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.
Czyli nasze ciała zostaną przemienione w chwalebne ciała, podobne do chwalebnego ciała Jezusa Chrystusa. Ciała już wolne od grzechu, ciała nieśmiertelne, zdolne przebywać z Chrystusem w chwale. I nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego, tylko ludzie w takich nieśmiertelnych, wolnych od nawet plamki grzechu, najdrobniejszej drobinki grzechu w ciałach. Księga Objawienia, 21 rozdział, werset 27, zapewnia, że nic nieczystego do Królestwa Bożego nie wejdzie. Objawienie 21-27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Tak więc powiedzieliśmy sobie, czym jest uświęcenie i że ono składa się z trzech etapów. Początku w odrodzeniu, nasilania się w ciągu całego życia i zakończenia uświęcenia, jeśli chodzi o duszę, po śmierci, a jeśli chodzi o ciało, po powrocie Pana i powszechnym zmartwychwstaniu. Rozważmy teraz inną kwestię, która jest bardzo ważna, która wynika z tego, że nie zawsze jest łatwo przetłumaczyć greckie czasowniki na język polski i na każdy prawie inny język. Skąd to wynika? Otóż niektórzy doszli do wniosku, że w tym życiu możemy całkowicie przestać grzeszyć na podstawie pierwszego listu świętego Jana, 3 rozdział, werset 9. Pierwszy list świętego Jana, 3 rozdział, werset 9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Prawda, że gdyby to wziąć dosłownie, to dziecko Boże w ogóle nie grzeszy. Zaraz dojdziemy do tego, o co tu tak naprawdę chodzi. Ale zauważmy, że trudno pogodzić ten fragment z pierwszym listem świętego Jana, 1 rozdział, 9 i 10 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. To jak to jest w końcu? Czy chrześcijanin grzeszy, czy nie grzeszy? Czy może przestać grzeszyć? Otóż w pierwszym z tych fragmentów, w 3 rozdziale, w wersecie 9, chodzi o trwanie w grzechu, o praktykowanie go, podleganie jego władzy. Skąd o tym wiemy? Otóż w Grece, w oryginale, jest tu czas teraźniejszy niedokonany. To znaczy chodzi o trwanie w grzechu, jakby przetłumaczyć na nasz język, taki bardziej potoczny. I tutaj przekład toruński Nowego Przymierza, który jest dość takim dosłownym przekładem, oddaje tę myśl nieco inaczej niż Biblia Warszawska. Każdy, kto jest zrodzony z Boga, nie czyni grzechu, dlatego że nasienie jego jest w nim i nie może trwać w grzechu, gdyż jest narodzony z Boga. J. Patrick Green w swoim literalnym przekładzie Biblii oddaje to w formie grzeszący, czyli ciągle grzeszący. Czyli chodzi o to, że prawdziwe dziecko Boże nie praktykuje grzechu. Świadomie nie oddaje się grzechowi. David Stern w swoim żydowskim przekładzie Nowego Testamentu oddaje to jako oddawanie się grzechowi. Więc prawdziwe dziecko Boże, owszem, upada, musi wyznawać swoje grzechy, ma swoje potknięcia, ale nie jest oddane grzechowi, nie praktykuje grzechu, nie grzeszy świadomie. Także chrześcijanin może upaść duchowo, ale nie powinien trwać w tym upadku. Chrześcijanin to jest człowiek, który w zasadzie upada niejednokrotnie, ale z każdego upadku się dźwiga dzięki łasce Bożej, a demony upadły i już nie powstają. Tym się różni dziecko Boże od demonów, że demony kiedyś upadły i one już z tego nie powstają. I tutaj, drodzy, list Jakuba wyjaśnia, że wszyscy mamy różne potknięcia. List Jakuba, 3 rozdział, werset 2. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Zatem nie wolno nam uprawiać grzechu, być z nim za pan brat. Nie wolno nam wracać do starych, grzesznych nawyków, do słabych i nędznych rzeczy, które kiedyś nas zniewalały. No, trzeba dyscypliny duchowej w życiu chrześcijańskim, żeby zachować prawość przed Bogiem, żeby Jemu się podobać. Tak więc w tym życiu całkowicie nie potrafimy przestać grzeszyć, ale możemy nie praktykować grzechu, możemy nie być mu oddani, raczej z nim walczyć.
Teraz pomówmy, drodzy, o współpracy Boga i człowieka w procesie uświęcenia. Rola Boga w uświęceniu. Uświęcenie jest przede wszystkim dziełem Boga. Ojca, Boga Ojca, który sprawia w nas i chęć i wykonanie, jak mówi list do Filipian o tym, znany bardzo tekst, list do Filipian, 2, werset 13. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie, czyli Bóg inspiruje, daje siły, daje moc Ducha Świętego, żeby czynić dobrze, pobudza. Dalej, jest dziełem Syna, który wysłużył nam uświęcenie na krzyżu. Pierwszy list do Koryntian, 1, rozdział, werset 30, nawet nazywa samego Pana Jezusa uświęceniem, przeczytam według toruńskiego przekładu Nowego Przymierza. Pierwszy list do Koryntian 1:30. Lecz przez Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który dla nas stał się mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Czyli Pan Jezus nas uświęca, jest naszym uświęceniem. Jest też dla nas wzorem. Apostoł Jan dość twarde stanowisko zajął w pierwszym swoim liście, 2, rozdziale, wersecie 6, bo pisze tak. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Czyli Chrystus jest naszym Zbawicielem, ale to nie wystarczy. On też jest naszym Panem. Nie wystarczy Go uznać za Zbawiciela. Trzeba poddać się Mu jako Panu, także swoje emocje, swoje uczucia, swoje dążenia, swoje cele, swoje priorytety i naśladować Go w życiu codziennym. Kiedyś była modna taka bransoletka, taka obrączka WWJD. What would Jesus do? Co zrobiłby Jezus? I warto nie nosić tylko takiej bransoletki czy obrączki, ale po prostu kierować się tym, jak Pan Jezus zachowałby się w mojej sytuacji. I przede wszystkim napełniać się Jego nauką, Ewangeliami, Słowem Bożym, żeby poznać Jego umysł, Jego usposobienie, na tyle być przepełnionym Słowem Bożym, żeby odpowiednio do tego postępować. Wtedy będziemy wiedzieli, jak się zachować w danej sytuacji. Uświęcenie jest też dziełem przede wszystkim Ducha Świętego, który działając wewnątrz nas, przemienia nas i uświęca. Pierwszy list świętego Piotra, 1, rozdział, werset 2, o tym właśnie mówi pierwszy list Piotra. 1, rozdział, werset 2 również z toruńskiego Nowego Przymierza przeczytam. Jest tu mowa o wybranych zgodnie z uprzednią wiedzą Boga Ojca w uświęceniu ducha do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam, a pokój oby został pomnożony. Jest tu mowa o uświęceniu ducha. I właśnie Duch Święty sprawia, że wydajemy Jego owoc. Również z tego przekładu przeczytam list do Galacjan, 5, rozdział 22 i 23, werset, który mówi o wspaniałych cechach, które Bóg pragnie w nas wykształcić przez Ducha Świętego. Natomiast owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko takim. Konieczne jest jednak, drodzy, postępowanie i życie według Ducha Świętego. List do Galacjan, 5, rozdział, 16 i 25, werset wskazuje, że ma miejsce w naszym życiu zmaganie między tym, co cielesne w nas, a tym, co duchowe, co z Ducha Świętego płynie i musimy poddawać się Duchowi, oddawać się Jemu, aby rzeczywiście pokonywał w nas te złe skłonności. Galacjan 5, rozdział, werset 16. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. I werset 25. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Czyli mamy postępować zgodnie z działaniem Ducha Świętego. I jeśli chodzi o ewangeliczne chrześcijaństwo, wszyscy są zgodni, że my jako ludzie współpracujemy z Bogiem w dziele uświęcenia, że jakkolwiek usprawiedliwienie jest dziełem Boga, odrodzenie jest dziełem Boga. Tak, jeśli chodzi o uświęcenie, to jest synergia, czyli współpraca energii Boga i człowieka w uświęceniu, w tym procesie. I nasza bierna rola polega na poddaniu się Bogu, po prostu poddaniu się Jego działaniu,
poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was, jak mówi list Jakuba. A list do Rzymian, 6 rozdział, werset 19 powiada tak. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu, czyli ściśle mówiąc uświęceniu. Czyli świadome, codzienne powierzanie się pokorne Bogu, oddawanie się codzienne w Jego ręce, żeby On mógł nas kształtować i prowadzić. To jest ta bierna rola. List do Rzymian na pewno dobrze znamy, że mamy swoje ciała ofiarowywać Bogu na ofiarę świętą, żywą, miłą Bogu i nie upodabniać się do tego świata. A aktywna rola polega na obowiązkowym udziale w naszym uświęceniu, na dokładaniu wszelkich możliwych starań w tym zakresie. To jest aktywna nasza rola. List do Rzymian, 8 rozdział, 12 i 13 werset jest wielką przestrogą dla nas, ale też i zachętą. Rzymian 8, rozdział 12 i 13 werset. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Mamy rozmyślnie zabiegać o to, żeby Duch Święty był bardziej obecny w naszym życiu i dopuszczać Go coraz bardziej do naszego życia, aby można było umartwiać to, co grzeszne w naszych członkach, co w naszym życiu. I list do Filipian pokazuje, że mamy to czynić też z bojaźnią Bożą. I bojaźń Boża jest ogromną pomocą w uświęceniu. List do Filipian, 2 rozdział, 12 i 13 werset. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyli Bóg wyposaża nas do tego dzieła, o własnych siłach nie osiągniemy pozytywnych rezultatów, ale dysponując Bożą pomocą musimy z powagą i taką zdrową bojaźnią Bożą pracować nad naszym uświęceniem. Niedawno przeczytałem arcyciekawą książkę, nie ma jej po polsku, ale może kiedyś wyjdzie. Zapomniana bojaźń. Gdzie się podzieli wszyscy bogobojni? Alberta Martina, takiego już emerytowanego pastora z Ameryki. Bardzo zbudowała mnie ta książka, była wielkim błogosławieństwem dla mnie, bo autor zwrócił uwagę na wielki czynnik, jakim jest bojaźń Boża w naszym uświęceniu. Zaniedbane obecnie. Zwraca uwagę, że nawet nieraz w niektórych kościołach formy wielbienia Boga są takie frywolne, niepoważne, zbyt rozrywkowe, że niekiedy podejście też do służenia Bogu jest takie, jak on to nazwał, nonszalanckie, takie lekceważące. Zwrócił uwagę na potrzebę bojaźni Bożej i zwrócił uwagę na jedną ważną prawdę, że Bóg jest wszechobecny, że ogarnia nas z przodu i z tyłu, z każdej strony, kładzie na nas swoją rękę, a więc obecny jest, jak mówi apostoł Paweł na Areopagu, jest niedaleko od każdego z nas. Więc jaki sens ma świadome grzeszenie, skoro Bóg jest tego wszystkiego świadkiem naocznym? Nie ma najmniejszego sensu. Ta książka niesamowicie mnie zbudowała. Tam oczywiście jest wiele ciekawych aspektów podanych. Na przykład jest podany aspekt, że studenci czy uczniowie, jeżeli mają bojaźń Bożą, jeżeli dążą do uświęcenia, to nie będą ściągać, nie będą oszukiwać w szkole. Chrześcijanie, którzy prowadzą jakąś działalność gospodarczą, czy rozliczający się z urzędem skarbowym, nie będą nigdy nic tam, jak to młodzi mówią, ściemniać, nie będą oszukiwać, będą rzetelnie składać sprawozdania finansowe. I wiele takich innych aspektów poruszono, czy mąż będzie wierny wobec swojej żony, nie będzie flirtował z inną kobietą i tak dalej. Można by mnożyć przykłady, gdzie bojaźń Boża pomoże nam uświęcać nasze życie. Pewne rzeczy nie przejdą w naszym życiu po prostu. Nie będziemy postępować tak, aha, nikt się nie zorientuje, to możemy coś tam ukryć. Nie, będziemy żyć jak w obecności bezpośredniej tronu Bożego. To jest bardzo ważne. A teraz rozważmy na koniec coś praktycznego, bo przekonaliśmy się, że Bóg i człowiek współpracują w dziele uświęcenia, że występuje tam zjawisko synergii, współpracy, połączenia energii Bożej i energii człowieka. I to zarówno Ojciec działa, Syn, jak i Duch Święty. Co możemy zrobić w sprawie naszego uświęcenia?
W starożytnym Izraelu za czasów Pana Jezusa znane były trzy praktyki, które pomagały zachować taką pobożność, taką świętość. I Pan Jezus jedynie zwrócił uwagę, nie zanegował tych praktyk, tylko zwrócił uwagę, że one były sprawowane obłudnie, na pokaz. I zobaczmy, jakie to praktyki. 6 rozdział Ewangelii Mateusza, od 1 do 4. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Czyli takim czynnikiem uświęcającym życie jest jałmużna, czyli datek dla ubogich, pomoc dla ubogich, dla potrzebujących. List Jakuba mówi nawet, że prawdziwa pobożność właśnie polega na, owszem, zachowywaniu siebie niesprawionym przez świat, ale na niesieniu pomocy sierotom i wdowom, czyli tym najsłabszym w ówczesnym społeczeństwie. Więc pomaganie potrzebującym jest czymś, co uświęca. Dlaczego? Bo jest wprost zaprzeczeniem samolubstwa. My mamy największy problem z naszym grzesznym, samolubnym ja. Pan Jezus, pierwszy warunek, żeby być Jego uczniem, to powiedział, żeby zaprzeć się samego siebie, czyli powiedzieć swojemu najbardziej samolubnemu wnętrzu nie. Powiedzieć nie, ja chcę pełnić wolę Bożą. I właśnie jałmużna, pomaganie potrzebującym przełamuje samolubstwo. Sprawia, że jesteśmy skłonni wyjść poza swój kokon takiej własnej wygody, takiego swojego świadka, w którym jest nam dobrze. Jesteśmy skłonni wyjść do drugiego człowieka, który jest w potrzebie i mu pomóc. Czy jesteśmy tacy? Czy uświęcamy nasze dusze przez taką praktyczną miłość bliźniego? Bo to jest miłość. I to jest też miłosierdzie. Miłosierdzie nie na tym, drodzy, polega, że ktoś widzi kogoś w potrzebie, tak jak powiedzmy kapłan i lewita widzieli pobitego Żyda, tak? Tego, który został pobity w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, został ograbiony. Im żal może tylko go było, ale nic nie zrobili, a Samarytaninowi było żal i coś zrobił. Bo miłosierdzie to jest współczucie w działaniu, w konkretnych czynach, praktycznych czynach. I widzimy, że ten Samarytanin zrobił wszystko, co w jego mocy. Druga praktyka, którą uświęca nasze życie oprócz jałmużny, to modlitwa. Piąty werset z 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. To nie znaczy, że nie można się modlić publicznie, jak na nabożeństwach. Ważne, żeby nie robić tego w złej intencji, żeby się pokazać swoją pobożność, żeby inni nas podziwiali. Czytamy dalej. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I modlitwa niesamowitą jest, drodzy, pomocą w uświęceniu. Dlaczego? Ponieważ nasze ciała są słabe. My podlegamy zmęczeniu, my podlegamy jakimś czasem złym skłonnościom, jesteśmy kuszeni przez diabła, przez innych ludzi. I Ewangelia Mateusza 26 rozdział werset 41 zawiera niezwykle ważny werset. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Także modlitwa pomaga nie ulec pokusie, dlatego cały dzień powinniśmy przeżywać w duchu modlitwy, chodzić z Bogiem, rozmawiać z Nim wszędzie. Tam, gdzie nie możemy na głos, to w duchu. Przed wyjściem z domu modlić się, przed każdym posiłkiem. Wszędzie pamiętać o Bogu. On jest nam niezwykle potrzebny. I jedną z takich pięknych modlitw, które możemy naśladować, jest modlitwa z Psalmu 86, werset 11. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. W tekście hebrajskim występuje tu słowo zjednocz. Czyli zjednocz me serce, zespól moje serce, żeby nie było podzielone. Żeby tylko pragnęło Twojej chwały, uwielbienia dla Ciebie. To bardzo ważne, żeby mieć takie serce niepodzielone, nierozdarte.
Kolejną praktyką, która pomaga zachować świętość, uświęcenie w naszym życiu, jest post. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale Pan Jezus wymienia ją jako trzecią od 16 wersetu. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jako budnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaź głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. To też jest pewna praktyka. Nie każdy może ją pełnić i nie każdy w tak jednakowym stopniu. Trzeba tutaj też zachować rozwagę, bo są osoby, które biorą regularnie leki, mają jakieś już poważne choroby i nie mogą sobie pozwolić na post. Ale na przykład może być taki bardziej umiarkowany post o chlebie i wodzie. Może być bardziej zaawansowany, że w ogóle tylko woda i żadnego jedzenia przez, powiedzmy, dzień. W każdym razie, dlaczego ważny jest post? Ponieważ czasami, żeby umartwić jakiś grzech w naszym życiu, potrzebny on jest, gdyż, nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ale nadmiar pokarmów działa bodźcowo w kierunku grzechu. Nadmiar jedzenia. Na przykład jest dowiedzione, że nadmiar pokarmu powoduje bodźce erotyczne u człowieka, jak za dużo je. Także takie umartwianie się pod tym względem też pomaga opanować się pod tym względem. Poza tym są czasem trudne rzeczy. Zmagamy się z jakimś złośliwym demonem, który nas atakuje, czy atakuje kogoś bliskiego, czy kogoś, kto ma kontakt z naszym zborem i post jest też potrzebny. Gdy uczniowie nie umieli wypędzić pewnego demona, Pan Jezus powiedział w Mateusza 17:21: ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Także w takich szczególnie trudnych sprawach modlitwa połączona z postem przynosi błogosławione rezultaty. Więc trzy główne praktyki pomagające się uświęcać to, jak mówiliśmy, jałmużna, czyli wsparcie dla ubogich, modlitwa i post. Ale są jeszcze oczywiście inne podstawowe czynniki, które pomagają nam uświęcać się. Bardzo ważną rolę odgrywa czytanie Biblii i zachowywanie jej w sercu. Psalm 119, wersety 9 i 11 o tym mówi. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Zauważmy, tu jest mowa o czystości. Sprzymierzeńcem uświęcenia jest czystość. Dzisiaj wielu ludzi upada i idzie na zatracenie przez grzechy nieczystości. Bardzo wielu ludzi, więcej niż przez inne grzechy. Szerzy się okropnie pornografia, jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Szerzy się w ogóle niemoralność, zdrady, wiele złych rzeczy. Jest wręcz normą już dzisiaj bardzo chorą, że młodzi ludzie żyją na próbę bez ślubu. Coraz mniej czystości, a błogosławieni są czystego serca, albowiem oni oglądać Boga będą, powiedział Pan Jezus. Więc bardzo ważna jest czystość i Słowo Boże. Przestrzeganie słowa pomaga zachować czystość. Zachęcam tu też narzeczonych, by zachowali prawość do ślubu. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Tak ważne jest, żeby do serca sobie brać Słowo Boże. Także stosować je w codziennym życiu. Inne pobożne lektury są także pomocne. Dobra literatura chrześcijańska, bo jest też zła literatura chrześcijańska. Złe konferencje, złe materiały, które głoszą takie liberalne, lekkie chrześcijaństwo, tanią łaskę, wygodne życie. I z tych nie zaczerpniemy bodźca do dobrego życia chrześcijańskiego. Polecam takich autorów jak brat Tozer, którzy pobudzali ludzi do świętości, czy Andrew Murray, w każdym razie z tych obcojęzycznych. Wspólnota z innymi wierzącymi to kolejny czynnik, który pomaga nam zachować prawość. Myślę, że wiemy, że nie mamy opuszczać wspólnych zgromadzeń, ale dodawać sobie otuchy, tym bardziej im lepiej widzimy, że się ten dzień przybliża. Mamy baczyć jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Potrzebujemy jedni drugich. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 i 25 werset. I to nie jest tak, drodzy, że jest jakiś tak silny chrześcijanin, że nie potrzebuje wspólnoty, że wystarczy, że z internetu będzie słuchał kazań. Nie, nie wystarczy. Po prostu potrzebujemy społeczności innych braci i sióstr.
Potrzeba też takiej praktyki jak wyznawanie grzechów. List Jakuba, 5 rozdział, werset 16 powiada, Jakuba 5:16: wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Inne przekłady mówią o upadkach, nie o grzechach. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Co można o tym powiedzieć? Czasami chrześcijanin nie radzi sobie z jakimś problemem, bo są problemy, które pokonujemy. Dzięki Bogu, modlitwie, czytaniu Słowa Bożego, nabożeństwom pokonujemy. Ale zdarza się, że jakiś chrześcijanin ma długo utrzymujący się nawyk lub długo utrzymującą się słabość, z którą sobie nie radzi. I nie poradzi sobie. Sam. Zdarza się tak. Wtedy powinien poszukać kogoś dojrzałego, pastora, starszego zboru, innego dojrzałego chrześcijanina, o którym wie, że potrafi zachować dyskrecję i ma duchową mądrość, i wyznać mu, powiedzieć mu, jaki ma problem. Jest to taka ewangeliczna wersja spowiedzi, jeśli tak można mówić, ale nie tak urzędowa. Jest to taka duchowa pomoc, o której mówi list Jakuba. I taki brat się za nas modli wtedy, wspiera nas, udziela nam rad, i wtedy jesteśmy w stanie pokonać tę słabość. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to rozmyślanie. Bardzo ważne jest rozmyślanie w naszym życiu, ponieważ trzeba pamiętać o Bogu na każdej naszej ścieżce, jak mówi trzeci rozdział Księgi Przypowieści, a rozmyślanie pomaga nam nie iść przez życie tak, jak mówi Księga Jeremiasza, że każdy pędzi na oślep, jak koń cwałujący na bitwie. Nie chcemy być jak ten koń cwałujący na bitwie. Chcemy rozważnie iść przez życie, zastanawiać się, nie podejmować pochopnie też decyzji. I przytoczę według toruńskiego przekładu Nowego Przymierza, Psalm 119, werset 97. O, jak bardzo miłuję Twoje prawo, przez cały dzień o nim rozmyślam. Także warto rozmyślać o Słowie Bożym, często z niego korzystać. Wielu z nas ma mało czasu. Tutaj widziałem na blacie rozważania codzienne biblijne, takie książki jak Klejnoty Obietnic Bożych czy Strumienie na Pustyni, bardzo pomagają skupić się na Bogu już na początku dnia i cały dzień przeżyć z Bogiem. Zmarła siostra mojej żony, może niektórzy ją znali, była wierną służebnicą Bożą i ona sobie nie wyobrażała, mimo że miała wiele pracy. Każdy dzień rozpoczynała, czytając werset ze Strumieni na Pustyni, rozważanie, Biblię. I każdą decyzję podejmowała w zgodzie z wolą Bożą. Tak więc, drodzy, omówiliśmy temat uświęcenia, który jest wolą Bożą dla nas. Uświęcenie jest postępującym naprzód dziełem Boga i człowieka, dzięki któremu w naszym codziennym życiu jesteśmy coraz bardziej wolni od grzechu i podobni do Chrystusa. Uświęcenie ma trzy etapy. Bierze początek w odrodzeniu, nasila się w ciągu całego naszego życia, kończy się po śmierci, jeśli chodzi o duszę, a jeśli chodzi o ciało, po powrocie Pana i powszechnym zmartwychwstaniu. W tym życiu całkowicie nie jesteśmy w stanie oczyścić się od grzechu, niemniej nie możemy oddawać się grzechowi, nie możemy go praktykować. W uświęceniu bierze udział Bóg i człowiek. Ojciec bierze udział, Syn i Duch Święty, a my zarówno przez oddawanie się Bogu bierzemy udział w uświęceniu, jak i aktywnie w bojaźni Bożej pracujemy nad sobą. W czym pomagają nam takie praktyki jak właśnie jałmużna, modlitwa, post, czytanie Biblii, zachowywanie jej w sercu, dalej wspólnota z innymi wierzącymi, wyznawanie grzechów i rozmyślanie. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy tacy byli. Ja mogę powiedzieć, że ja sam zmagałem się przez dłuższy czas z pewnym złym nawykiem, złym zwyczajem, jaki miałem. Nie mogłem sobie z tym poradzić, ponieważ jestem dość osamotniony. Nie mam specjalnie żadnego przyjaciela. Tam, gdzie mieszkam, jestem bardzo osamotniony. Ale dzięki Bogu, Bóg mnie prowadził, Bóg mnie doświadczył. Też doświadczył mnie chorobą. Od maja do grudnia poważnie chorowałem. I Bóg mnie oczyścił, także zrobiłem ostatnio duchowy postęp, jestem mu wdzięczny. Oczyścił mnie i duchowo, i cieleśnie z tej choroby. Także zachęcam, drodzy, ja nie stawiam siebie tutaj za wzór, za ideał, bo nie jestem. Też muszę pracować nad sobą, ale zachęcam, żebyśmy pamiętali, że naszym zadaniem wyznaczonym przez Boga na czas naszego życia, aż do końca naszych dni, jest uświęcenie. Niech Bóg nam w tym pobłogosławi i pomoże. Amen.